Otwórzmy proszę ponownie drugi list apostoła Pawła do Tymoteusza, trzeci rozdział i będziemy czytali wiersz 16 i 17. Całe pismo przez Boga jest natchnione i pożyteczne do nauki, do wykrywania błędów, do poprawy, do wychowania w sprawiedliwości, aby człowiek Boży był doskonały, do wszelkiego dobrego dzieła przygotowany. Żywy Bóg przez swoje żywe słowo uczy nas, poprawia nas, kieruje nami, zachęca nas i zmienia nas. Ostatnim razem przyglądaliśmy się, jak to Bóg szuka tych, którzy są uniżonego ducha i którzy drżą przed Jego Słowem. W Księdze Izajasza w 66 rozdziale i 2 wierszu Bóg mówi: ja patrzę na tego, który jest pokorny i przygnębiony na duchu, albo raczej uniżony na duchu, i który z drżeniem odnosi się do mojego słowa. Jeśli mamy tę postawę podziwu i szacunku wobec Bożego Słowa, to prowadzi nas ona do pokornej modlitwy z psalmu 119, wiersza 18. Otwórz moje oczy, abym oglądał cudowność Twego zakonu, Twego prawa. I dzisiaj spróbujemy szczegółowo rozważyć słowa tego wiersza. Po pierwsze, o jakich oczach jest tu mowa? Z pewnością nie chodzi tutaj o nasze fizyczne oczy. Te potrafimy otworzyć sami, przynajmniej tak nam się wydaje. Niektórym rano pomaga jakaś kawa, czy nie wiem, jakieś inne przemycie twarzy. I wydaje nam się, że już mamy oczy otwarte, możemy czytać i rozumieć. Ale psalmista raczej tutaj nie mówi o fizycznych oczach, żeby Bóg otworzył nasze fizyczne oczy, ale raczej mówi o duchowych oczach. Oczach, które widzą rzeczy niewidzialne dla naszego naturalnego wzroku. Mówi o oczach, które patrzą na pewną duchową rzeczywistość. I te oczy jedynie mogą być otwarte przez Boga. I jak zobaczymy, ma miejsce to jakby w takich dwóch etapach. Pierwszy jest natychmiastowy, natomiast drugi etap jest progresywny, stopniowy i ciągły. Oba są dziełem Boga. Jakkolwiek oba wymagają pewnego zaangażowania też z naszej strony. Pismo Święte nie pozostawia wątpliwości, że bez Bożej ingerencji człowiek jest duchowo ślepy i głuchy na sprawy duchowe. Bóg musi otworzyć ludzkie oczy i Bóg musi dać człowiekowi uszy, które słyszą. Natomiast my musimy tego pragnąć i musimy o to prosić. Tak jak psalmista w tym właśnie 119 psalmie, wierszu 18, mówi: otwórz moje oczy, otwórz moje oczy, prosi. To słowo przetłumaczone otwórz, to hebrajskie słowo, oznacza odkryć to, co było zakryte, odsłonić, usunąć przeszkodę, aby móc zobaczyć to, co za tą przeszkodą się znajdowało. Na przykład to samo słowo użyte jest w 4 Księdze Mojżeszowej w 22 rozdziale i 31 wierszu, gdzie czytamy historię Bileama, na którego drodze stanął anioł. I o dziwo Bóg otworzył oczy oślicy, na której Bileam się poruszał, ale jemu nie, i on nie widział. I w tym 31 wierszu czytamy, że wtedy Pan
U nas jest to przetłumaczone: zdjął zasłonę z oczu Bileama. I ten zobaczył anioła pańskiego stojącego na drodze z dobytym mieczem w ręku. To samo słowo, którym tutaj psalmista mówi: otwórz moje oczy, czyli zdejmij zasłonę z moich oczu. O jakiej zasłonie mówi tutaj Słowo Boże? Ewidentnie jest potrzeba jakiejś nadprzyrodzonej Bożej ingerencji, która usunie zasłonę z ludzkich oczu, aby człowiek mógł dostrzec jakieś duchowe kwestie, jakąś duchową prawdę. I pierwszym krokiem do tego jest radykalna przemiana. Jest jakieś radykalne doświadczenie, taki gigantyczny krok z jednego królestwa, gdzie jest ciemność, gdzie nic nie widać, do królestwa światłości, w którym ludzkie oczy zostają otwarte. To jest tak jak otworzenie oczu niewidomemu człowiekowi. I Biblia mówi o czymś takim w duchowym doświadczeniu, o doświadczeniu człowieka, który słyszy, pojęcia do niego docierają, ma jakieś wyobrażenie o istnieniu Boga, słyszy o dobroci Boga, o miłości Boga, ale to wszystko jakoś nie jest czytelne dla niego. To wszystko jakoś nie dotyka jego samego, to wszystko nie dotyczy jakby go. To jest gdzieś tam, gdzieś jakieś ma wyobrażenie, coś takiego w ogóle istnieje. Nawet może to akceptować umysłowo, ale tak żyje, jakby tego nie było, jakby tego nie widział. Tutaj Pismo Święte mówi o potrzebie nowego narodzenia, otwarcia oczu na tą duchową rzeczywistość. I ci z nas, którzy doświadczyli tego w swoim życiu, ci z nas, którzy przyszli do Chrystusa, przyszli pod krzyż w pokucie i wyznaliśmy nasze grzechy i zaprosiliśmy Chrystusa do naszych serc, doświadczyliśmy oświecenia, doświadczyliśmy otwarcia naszych oczu i po prostu ten świat zupełnie zaczęliśmy inaczej postrzegać. Znaleźliśmy się w jakimś zupełnie nowym świecie. Niby nic się nie zmieniło w pewnym sensie. Nadal pozostaliśmy tymi samymi ludźmi. Nadal patrzyliśmy na ten sam świat, ale patrzyliśmy na niego już zupełnie inaczej. Nagle słowo Jezus nabrało zupełnie nowego brzmienia dla nas. Tak jak kiedyś gdzieś tam słyszeliśmy i w kościele, i na ulicy ludzie przeklinają tym słowem okej, byliśmy z tym osłuchani, było nam to znane. Ale nagle zupełnie inaczej zaczęliśmy to odbierać. Nagle, gdy słyszymy Jezus, nasz słuch się wyostrza. O czym to jest mowa? Czy to jest Jezus, którego ktoś czci, którego ktoś chwali, o którym ktoś mówi z podziwem, czy to też takie właśnie jakieś bezmyślne rzucenie tylko tego słowa? Nagle nasz słuch się zmienił, nasze pojmowanie duchowych rzeczy zupełnie się zmieniło. Doświadczyliśmy jakiejś dramatycznej, nagłej przemiany. I Pismo mówi, że taka przemiana jest konieczna w życiu człowieka, aby w ogóle zacząć postrzegać duchowe rzeczy. W Ewangelii Jana, w 8 rozdziale, Pan Jezus rozmawia z Żydami, którzy, widzimy, w ogóle Go nie rozumieją. On jednym mówi, a oni zupełnie jakby o czym innym, z innej beczki, zupełnie na innym poziomie. Żeśmy tutaj to w środę dokładnie żeśmy analizowali ten rozdział. I Pan Jezus w 43 wierszu zadaje im pytanie. Ewangelia Jana, 8 rozdział, 43 wiersz. Pan Jezus pyta, dlaczego mowy mojej nie pojmujecie? Dlaczego nie pojmujecie mojej mowy? I odpowiada. Dlatego, że nie potraficie słuchać słowa mojego. I w wierszu 47 dodaje, kto z Boga jest, słów Bożych słucha. Wy dlatego nie słuchacie, bo z Boga nie jesteście.
A więc widzimy, że są ludzie, którzy nie są z Boga, nie narodzili się z Boga, jak w innej części tej Ewangelii możemy przeczytać. Którzy nie mają w sobie życia Bożego i tacy ludzie słuchają nawet, ale nie słyszą. Nie słyszą, nie dociera do nich. Pan Jezus mówi, nie pojmujecie mojej mowy, nie rozumiecie, o czym mówię w ogóle. Dlaczego? Dlatego, że nie doświadczyliście wewnętrznej przemiany. Nie jesteście z Boga, nie narodziliście się z Boga. Apostoł Paweł w drugim liście do Koryntian w 4 rozdziale i 3 wierszu w ten sposób to wyjaśnia. Mówi, jeśli nasza Ewangelia jest zasłonięta, zasłonięta jest dla tych, którzy giną, w których Bóg tego świata zaślepił umysły niewierzących, aby im nie świeciło światło Ewangelii o chwale Chrystusa, który jest obrazem Boga. A więc apostoł Paweł podobnie mówi, nasza Ewangelia jest zasłonięta dla pewnych ludzi. Dla ludzi, którzy giną, którzy są zaślepieni przez Boga tego świata. Kto jest Bogiem tego świata? Szatan. Oczywiście nie jest Bogiem przez duże B. Nie jest Bogiem, który rządzi tym światem w absolutnym sensie, ale jest Bogiem tego świata w sensie tego systemu świata, grzesznego systemu. I czytamy, że ten Bóg tego świata, szatan, zaślepia umysły niewierzących, aby im nie świeciło światło Ewangelii o chwale Chrystusa. Oni słyszą o Chrystusie, oni słyszą o miłości Chrystusa, słyszą o Jego dobroci, cierpliwości, zbawieniu, ale to dla nich jest po prostu, nie widzą tego, są zaślepieni. To do nich nie dociera to światło, oni nadal są w ciemności, to gdzieś tam jest, to akceptują nawet może to, ale nie widzą tego, nie widzą piękna Chrystusa, nie widzą wspaniałości Jego zbawienia, nie widzą tej drogi życia, która jest z Nim, która jest lepsza od wszystkich dróg tego świata. Nie widzą tego królestwa, do którego Chrystus powołał nas w swojej łasce i miłosierdziu. To wszystko jakieś takie jakieś baśnie, jakieś takie, okej, okay, może jest tam coś, może kiedyś na starość, może kiedyś, może się uda, nie wiem, ale to takie dla mnie nierealne. Po prostu nie widzą tego, nie dociera do nich, jest to zasłonięte przed ich oczami. Potrzebują zdjęcia tej zasłony. W 1 liście do Koryntian w 2 rozdziale i 14 wierszu apostoł Paweł mówi, człowiek zmysłowy, czyli taki, który tylko właśnie tym fizycznym okiem patrzy, który tylko tym fizycznym uchem słucha, który tylko tymi zmysłami się kieruje fizycznymi. Mówi, taki człowiek zmysłowy, który nie ma tych duchowych, otwartych oczu i otwartych uszu, mówi, człowiek zmysłowy nie przyjmuje tych rzeczy, które są z Ducha Bożego. Nie przyjmuje. Dalej mówi, bo są dlań głupstwem. I nie może ich poznać, gdyż należy je duchowo rozsądzać. A więc widzimy w tych fragmentach, że człowiek z natury, zmysłowy człowiek, naturalny człowiek, po prostu nie jest w stanie pojąć w ogóle duchowych kwestii. Nie jest w stanie. I jeśli mamy dzieci nieodrodzone, niezbawione, jeśli mamy współpracowników, jeśli mamy sąsiadów, rodzinę i innych, którzy nie są ludźmi odrodzonymi duchowo, a my próbujemy w nich pompować jakieś biblijne prawdy i próbujemy ich umoralniać i próbujemy im przedstawiać jakieś duchowe zasady i chcemy, żeby oni według nich żyli, obawiam się, że to przegrana bitwa. Jedyną prawdę, którą potrzebują, to Chrystus ukrzyżowany za ich grzechy. To jest fundamentalna kwestia. Dlatego apostoł Paweł mówi, że gdy przyszedł do Koryntian, to nie z jakąś ludzką mądrością, nawet nie próbował im jakichś wielkich praw biblijnych głosić, ale głosił im Chrystusa i to ukrzyżowanego. I dopiero kiedy oni przyjęli Chrystusa, Bóg otworzył ich oczy i zobaczyli
że Chrystus tak strasznie cierpiał, taką straszną, haniebną śmiercią umarł, dlatego że oni są grzeszni i zgubieni. I jeśli nie przyjmą Jego ofiary, to pójdą na wieczne zatracenie. Dopóki to nie zostało im objawione, to Paweł mówi, nie ma sensu was uczyć jakichś innych rzeczy, żebyście nie robili tego, czy żebyście się tym nie zajmowali, czy żebyście nie kradli, czy żebyście moralnie żyli, żebyście postępowali. To nie ma sensu, bo wy tego nie rozumiecie, wy tego nie widzicie. To dla was jest głupstwem. Potrzebujecie Chrystusa i to ukrzyżowane. I to bardzo dla nas jest, bardzo, bracia, siostry, ważne. Żebyśmy nie tracili naszego czasu z ludźmi z tego świata, próbując ich poprawiać, umoralniać, jakoś ich tam kształtować duchowo i coś im, kiedy oni nie znają Chrystusa. My musimy im głosić Chrystusa ukrzyżowanego, że On tak cierpiał, tak strasznie umarł, dlatego że oni są grzeszni i potrzebują ratunku, potrzebują zbawienia. I dopóki się do Niego nie nawrócą, to wszelka ich religijność, wszelka ich moralność, wszelkie ich starania, wszelkie ich dobre uczynki, to wszystko na nic. Bo oni są ślepi, oni w ciemności to wszystko robią, oni w ogóle nie są w stanie podobać się w tym Bogu. Potrzebują Chrystusa. Ich oczy muszą w ten sposób zostać w ogóle otwarte na tą duchową, nową rzeczywistość, która jest w Chrystusie. I dopiero wtedy, kiedy człowiek doświadczy takiej przemiany, doświadczy takiego zrodzenia na nowo i oświecenia i objawienia Boga, dopiero wtedy może dalej poznawać to bogactwo Chrystusowe, poznawać te prawdy Boże. Wtedy Biblia zaczyna nabierać sensu. Zaczynają te słowa ożywać. Człowiek zmysłowy, ja pamiętam jeszcze przed swoim nawróceniem, zacząłem czytać Pismo Święte. Dlatego, że poznałem osobę wierzącą i ona mi powtarzała, czytaj Biblię, czytaj Biblię. I ja czytałem, ale to po prostu nie docierało do mnie. Natomiast pamiętam, jak nawróciłem się, jak Bóg w swojej łasce mnie zmienił moje życie, to ja miałem tylko wtedy Ewangelię Jana, ale ją czytałem, no, nie wiem ile razy ją przeczytałem. I po prostu za każdym razem, ale wspaniałe, i Panie, dzięki Ci. I o każdą rzecz tam, co przeczytałem, to się modliłem, żeby to było w moim życiu. Nagle to stało się, że nagle uwierzyłem, że to działa, że to jest prawdziwe, że to nie jest jakaś tylko religijna, wspaniała książka, której nie rozumiałem. Ale nagle te słowa ożyły dla mnie. Jak czytałem, Jezus mówi, ja jestem krzewem winnym, a wy latoroślami, trwajcie. To tak, Panie, faktycznie bez Ciebie nic nie mogę, czy ja muszę w Tobie trwać. Proszę, pomóż mi w Ciebie się trzymać, w Tobie trwać. Nagle to stało się czymś prawdziwym dla mnie. To już nie była taka teoria, to już nie było coś, krzew winny, latorośl, no pięknie, dobrze, ale wspaniały obraz. Co z tego? Jak to gdzieś, ja jestem gdzieś z boku tego wszystkiego. Nie, nagle faktycznie zobaczyłem, że ja jestem tą latorośnią w Chrystusie, tą częścią Chrystusa. I tak i każda jedna prawda. Nagle zobaczyłem, że to mnie dotyczy, że to faktycznie, że to ja też jestem w tym wszystkim. Zostałem przeniesiony z królestwa ciemności, ze swojej marnej religijności, z moich marnych starań i wysiłków do królestwa światłości mojego Pana i Zbawiciela Jezusa Chrystusa. A więc pierwszą kwestią to jest potrzeba usunięcia tej katarakty naszego grzechu, naszej grzesznej natury, naszej cielesności. I to tylko ten wielki lekarz może uczynić. Ale znowu, on tego nie zrobi, jeśli w pokorze go o to nie poprosimy. I tutaj Słowo Boże mówi, że musimy przyjść i poprosić. Nawet Pan Jezus demonstrował to, kiedy spotykał ślepych, którzy fizycznie nie widzieli. Przychodzili do Niego i Pan Jezus pytał, co chcecie, abym wam uczynił? Oczekiwał, że oni Go poproszą, żeby im przywrócił wzrok. I kiedy oni prosili, przywróć nam wzrok, wtedy On dawał im to, co prosili. A więc pierwszą naszą potrzebą jest otworzenie naszych oczu na wspaniałość Chrystusa, na duchową rzeczywistość. I to się może tylko dokonać wtedy, kiedy my przychodzimy w pokorze i prosimy, Panie Boże, miej litość nade mną. Zmiłuj się nade mną. Kiedy szukamy Bożego miłosierdzia i patrzymy na Pana Jezusa Chrystusa, Bożego Syna, jako jedynego,
który może nam dać nowe życie, może oczyścić nas z naszych grzechów, może dać nam nowy umysł, nowe serce, przemienić nas. Jeśli ktoś jest tutaj, kto mnie słucha, czy kto tego nie doświadczył w swoim życiu, to dzisiaj jest dzień łaski, dzisiaj jest dzień zbawienia. Dzisiaj możesz przyjść i powiedzieć: Panie, otwórz me oczy. Daj mi, żebym ja tego doświadczył, żeby zobaczyć Ciebie, żeby to, co słyszę, to, co czytam, żeby to było realne, żywe w moim życiu. Możesz zawołać tak do Boga. Jeśli z serca będziesz wołać do Niego, to On obiecuje, że Cię przyjmie, obiecuje, że da Ci ten duchowy wzrok, że Cię przeniesie z tej ciemności, w której żyjesz, do swojej cudownej światłości. I będziesz widział zupełnie inaczej, niż do tej pory widzisz. Kiedy człowiek doświadczy tego nowego narodzenia w Chrystusie, nadal potrzebuje za psalmistą prosić: otwórz me oczy, abym oglądał cudowność zakonu Twego. Niektórzy sądzą, że potrzebują Boga, aby wejść na drogę życia. I może jeszcze trochę na początku swojej duchowej drogi, ale wielu szybko wydaje się, że już nabrali sił, że już coś przeczytali, już coś poznali, stali się już tacy dojrzali, mocni w wierze i teraz są w stanie sami poznawać Boga, poznawać i pełnić wolę Bożą o własnych siłach. To wielki błąd, dlatego że tak jak nasze nowe narodziny były dziełem łaski Boga, tak i całe nasze dalsze życie jest dziełem Jego łaski. Czytamy w liście do Efezjan, że zbawieni jesteśmy z łaski, nie z uczynku, z uczynków, aby ktoś się nie chlubił, stworzeni w Chrystusie Jezusie do dobrych uczynków, abyśmy w nich chodzili. I Paweł dodaje: Jego bowiem dziełem jesteśmy. Jego dziełem jesteśmy. To On nas kształtuje, to On nas czyni takimi, jakimi jesteśmy. To On nas uzdalnia i prowadzi i używa. Apostoł Jan w Ewangelii Jana w 1 rozdziale i 16 wierszu mówi: z Jego pełni, z Chrystusa pełni, mówi, myśmy wszyscy wzięli i to łaskę za łaską. Nie tylko tą pierwszą łaskę zbawienia, nie tylko na początku, ale mówi, my z Jego pełni, On ma, w Nim jest wszystko, cała pełnia, a my bierzemy i to łaska za łaską, zdolność za zdolnością, to z Niego musimy najpierw to wziąć. Pan Jezus w Ewangelii Jana, ten fragment, który cytowałem wcześniej, w 15 rozdziale i 5 wierszu mówi: ja jestem krzewem winnym, wy jesteście latoroślami. Kto trwa we mnie, a ja w nim, ten wydaje wiele owocu, bo beze mnie nic nie możecie uczynić. Nic. Nam się wydaje, że możemy. O, nam się wydaje, że my możemy zdziałać, że możemy różne rzeczy zrobić. Prawda jest taka, że nasz dech, każdy pochodzi od Boga i On nas do wszystkiego uzdalnia. I każdego jednego człowieka, zarówno tego, który Go uznaje i który Mu dziękuje, jak i tego, który Mu bluźni. I temu Bóg daje dech życia, i temu daje, żeby miał w co się ubrać, i miał co zjeść, i mógł żyć. W swej hojności, w swej dobroci wszystkie dobro od Niego pochodzi. On tego udziela ludziom, nawet jeśli Go nie uznają, nawet jeśli Mu nie dziękują. Natomiast dla nas, którzyśmy przejrzeli na oczu, musimy trzymać się tych słów i trwać w Nim, aby wydawać wiele owocu. To nie jest tak, że tutaj wzywamy do owocności, do tego, żeby służyć i pracować i zapierać się. To nie to, że teraz my sami teraz się tutaj sprężymy i będziemy tak, będziemy owocni. Owszem, my tu jesteśmy wzywani do tego, żeby w tym uczestniczyć, ale nie we własnych siłach, ale polegając na Nim cały czas. Modląc się cały czas o Jego uzdolnienie, o Jego łaskę. W drugim liście do Koryntian, w 3 rozdziale i 5 wierszu apostoł Paweł mówi, nie jakobyśmy byli zdolni pomyśleć coś sami z siebie i tylko z siebie, lecz nasza zdolność jest z Boga. Nawet pomyśleć sami z siebie, Paweł mówi, nie jesteśmy nic w stanie. Wszelka nasza zdolność jest z Boga. A więc zaczynając nasze duchowe życie, składamy naszą ufność w Bogu, pokornie korzymy się i prosimy Go o łaskę i miłosierdzie. I tylko w takiej postawie możemy z powodzeniem kontynuować nasze chrześcijańskie życie. Jeśli zmienimy tą postawę, skazani jesteśmy na klęskę.
Jeśli zaczniemy polegać na sobie, jeśli zaczniemy polegać na innych ludziach, jeśli zaczniemy polegać na zboże, na czymkolwiek poza Chrystusem Panem, wcześniej czy później przekonamy się, że z tego wyjdzie gorzki owoc. I wielu ludzi już się potknęło, wielu ludzi się zgorszyło. Ludźmi, sobą samym, Kościołem, czymkolwiek innym. Ale na Chrystusie czytamy, nikt się nie zawiedzie. Każdy, kto na Nim polega, nie będzie zawstydzony, nie będzie zawiedziony. Natomiast jeśli na czymkolwiek innym polegamy, choćby to było blisko Chrystusa, możemy się zawieść, możemy się potknąć, możemy się tym zgorszyć. Kiedy zaczynamy nasze chrześcijańskie życie, wchodzimy w ten proces poznawania, w ten proces rozwoju, duchowego rozwoju, uczenia się tej duchowej prawdy i wprowadzania jej w życie. I środkiem, którym Bóg się do tego posługuje, jest Jego cenne Słowo. Bóg w tym Słowie zawarł niejako swoją własną naturę. Także my, czytając to Słowo, z pomocą Ducha Świętego mamy udział w samym Bogu. I niech mnie nikt źle nie zrozumie. Nie chcę powiedzieć, że ta książka to Bóg. Nie mówię czegoś takiego. Natomiast te słowa, które są w tej książce zapisane, jeśli zostaną ożywione przez Ducha Świętego, pozwalają nam autentycznie obcować się z żywym Bogiem. Przez to słowo słyszymy głos samego Boga, który mówi do nas. I Jego słowo nie jest jak słowo człowieka. Jego słowo ma moc tworzyć to, czego nie ma. Jego słowo ma moc powołać do istnienia to, czego nigdy nie było. Jego słowo ma moc dać życie tam, gdzie jest śmierć. Uzdrowienie tam, gdzie jest choroba. Jego słowo ma moc, wszelką moc. Kiedy Bóg coś mówi, to temu towarzyszy Jego autorytet i Jego wszechmoc. Nie ma niczego, co by nie mogło się stać, jeśli Bóg powie, że to się ma stać. O tym mówię, gdy mówię o obcowaniu z Bogiem w Jego Słowie. Nie mówię o święceniu jakiejś książki. Mówię o słowach, które w tej książce są zawarte i które Bóg ożywia i przez które nam siebie samego objawia i daje nam uczestnictwo w sobie samym. Zobaczcie, co apostoł Paweł pisze w drugim liście do Koryntian w 3 rozdziale i 18 wierszu. Mówi, my wszyscy tedy z odsłoniętym obliczem, a więc już mając to otwarcie oczu, mając już to objawienie, mając już zdjętą tą zasłonę, my wszyscy tedy z odsłoniętym obliczem, oglądając jak w zwierciadle chwałę Pana, niedoskonale jeszcze, nie widzimy wszystkiego tak, jak to jest, ale jak w zwierciadle, niedoskonale, ale oglądamy chwałę Pana. Zostajemy przemienieni w ten sam obraz. Z chwały w chwałę, jak to sprawia Pan, który jest Duchem. Kiedy my czytamy Boże Słowo i w Nim oglądamy chwałę naszego Boga, chociaż nie widzimy jej doskonale, chociaż widzimy ją przez wiarę, oczami wiary, to jednak apostoł Paweł mówi, że w ten sposób zostajemy przemienieni na ten sam obraz Boga, który oglądamy. Z chwały w chwałę. Im więcej widzimy tej chwały Bożej, im więcej nasze oczy są otwierane, tym bardziej zostajemy przemieniani w ten sam obraz, który oglądamy. To nie jest coś automatycznego. To, co tutaj czytamy, możemy, tak jak ostatnio powiedzieliśmy, czytać i to może w ogóle nic nie działać, to może w ogóle nic nie zmieniać. Natomiast jeśli czytamy to i rzeczywiście Duch Boży tchnie życie w te słowa, nasze serca są w właściwym miejscu, jesteśmy właśnie w tej pozycji uniżenia serc, w pozycji pokory, w pozycji drżenia przed Jego Słowem, oczekiwania na objawienie tego Słowa z wielkim szacunkiem, z bojaźnią. To jest niezwykle istotne, z jaką postawą czytamy to Słowo. Wtedy to Słowo ma moc
działać w naszym życiu. Wtedy Bóg ma moc objawić to słowo w naszym życiu. Jeśli my je czytamy tak, jak wielu ludzi je czyta, zobaczcie, faryzeusze uczeni w piśmie, oni czytali, znali na pamięć. A jednak w środku co nadal byli pełni zgnitych kości. To nie przemieniło ich od wewnątrz. Mamy wielu dzisiaj teologów, mamy wielu ludzi, którzy znają Pismo, ale są wrogami Chrystusa. Bluźnią Chrystusowi, nie znają Go, dalej są w ciemności. A więc nie chodzi o to, że to tylko czytanie, czytanie, czytanie. Przeczytałem swoje pół godziny i okej, już przemieniony zostałem przez swoje półgodzinne czytanie. Jeśli nie było właściwej postawy serca, jeśli nie było to prawdziwie spotkanie z Bogiem, objawienie przez Ducha, to tylko troszkę może tutaj w mózgu coś tam zmieniło się, jakieś kolejne rzeczy nam tam się przypomniały, lepiej będziemy je pamiętać, ale nie nastąpiła ta przemiana, o której Paweł tu mówi, z chwały w chwałę, na jego obraz. A to o to chodzi. To jest jak gdyby celem tego, po co to słowo zostało nam dane. On nie zostało nam tylko dane, abyśmy mieli więcej informacji o Bogu, abyśmy byli mądrzejsi na temat duchowych kwestii, ale żebyśmy przez to słowo byli przemienieni na jego obraz. Abyśmy poznając go, stawali się takimi, jakim on jest. To jest celem, dla którego Bóg dał nam swoje słowo i w którym, przez które chce nas błogosławić. Natomiast my musimy przyjąć właściwą postawę i prosić go: otwórz moje oczy. I bracia i siostry, zadajmy sobie pytanie, czy tak robimy? Czy za każdym razem, gdy siadasz do Słowa Bożego, gdy włączasz płytę, internet, słuchasz kazania, tak dalej, czy modlisz się w tej świadomości, że nie jesteś w stanie tego zrozumieć, że nie jesteś w stanie własnym umysłem wejść w te duchowe kwestie. Czy modlisz się i prosisz: Boże, objaw mi, daj mi oczy, żebym widział, daj mi uszy, żebym słyszał. Czy po prostu już tacy uważamy się, że tacy jesteśmy, już tyle lat chodzimy, tyle już znamy tą Biblię, że po prostu my wszystko rozumiemy. Czy nie jesteśmy zbyt zarozumiali? Czy nie jesteśmy właśnie w takim miejscu, w którym już nam się wydaje, że już, przecież no ja to już tak jestem mądry i tyle już wiem, że od razu to rozpoznaję, prawdę od fałszu, od razu to do mnie trafia, od razu te głębokości. Czy mamy taką postawę? Czy rzeczywiście jesteśmy świadomi naszej nędzy? Jeżeli nas Bóg za każdym razem nie uzdolni, za każdym razem nie otworzy naszych oczu, to możemy zmarnować nasz czas przy Biblii. Możemy zmarnować nasz czas słuchając kazania. Okej, nie mówię, że jakieś rzeczy nie zrozumiemy i coś nie przyjmiemy, ale czy spotkałeś się z Bogiem? Czy doświadczyłeś Boga czytając Jego Słowo? Czy słuchając kazania? Czy rozważając Jego Słowo? Czy doświadczyłeś przemiany w swoim życiu? Czy stałeś się bardziej podobnym do Chrystusa? Jeśli to nie nastąpiło, wiedza nadyma. Może być niebezpieczna. Możesz stać się takim mądrym chrześcijaninem, że będziesz wszystkich dookoła ranił i krytykował i niszczył. Jeśli nie stajesz się coraz bardziej jak Chrystus. Nie chodzi o to, żeby mieć więcej wiedzy. Nie chodzi o to, żeby teraz móc wszystkich pouczać i wszystkim pokazywać, gdzie się mylą. Chodzi o to, żeby być bardziej jak Chrystus. I do tego potrzebujemy tej postawy. Naszej słabości, naszej pokory, naszej zależności, w której mówimy: Panie, otwórz moje oczy, abym widział. Pan Jezus powiedział: proście, a będzie wam dane. Szukajcie, a znajdziecie. Kołaczcie, a otworzą wam. Czemu mamy prosić? Przecież za chwilę mówi: wasz Ojciec Niebieski wie, zanim jeszcze go poprosicie. I ktoś pyta: skoro wie, no to po co go prosić? Przecież on wie. Jaki sens mówić mu o czymś, co on wie? A sens jest wielki. Dlatego, że gdy prosimy i otrzymujemy, to wiemy, że otrzymaliśmy, a nie sami żeśmy sobie to dali, ani że to skądinąd nie przyszło. I oddajemy Bogu chwałę, gdzie chwała się należy. Jeśli nie prosimy, to tak jak wielu ludzi w świecie mówią: ale miałem farta. Ale mi się poszczęściło, ale to, ale tamto, ale jestem inteligentny, ale potrafię sobie załatwić. I nie wiedzą, że to od Boga przyszło. To nie to, że nie przyszło od Boga. Wielokrotnie przyszło, dostali od Boga, ale nie widzą tego, bo nie prosili o to. Po prostu Bóg im daje to w swojej łasce. Bóg im po prostu udziela. Natomiast my mamy prosić,
aby otrzymać i aby nasza radość była zupełna. Abyśmy otrzymując mogli radować się w Bogu, który nas słyszy, który nam odpowiada, który działa w naszym życiu. Jemu oddać chwałę. Abyśmy nie przypisywali tego sobie, ani jakiemuś ślepemu losowi, ani nikomu innemu. Zauważcie, że apostoł Paweł modlił się o to dla wierzących, do których pisał. W liście do Efezjan na przykład, w pierwszym rozdziale, 16 wierszu i następnych mówi: nie przestaję dziękować za was i wspominać was w modlitwach moich, aby Bóg Pana naszego, Jezusa Chrystusa, Ojciec chwały, dał wam ducha mądrości i objawienia ku poznaniu Jego i oświecił oczy waszego serca, abyście wiedzieli, jaka jest nadzieja, do której was powołał, jakie bogactwo chwały jest udziałem świętych w dziedzictwie Jego i jak nadzwyczajna jest wielkość mocy Jego wobec nas, którzy wierzymy. Paweł pisał te słowa do wierzących. Pisał je do wierzących w Efezie, a jednak widział, że chociaż oni nawrócili się do Chrystusa, chociaż oni już są w tym Królestwie Światłości, to nadal potrzebowali ducha mądrości i objawienia. Nadal potrzebowali oświecenia oczu ich serc. I o to się modlił. Mieli oczy, ale potrzebowali nadal oświecenia, nadal otwarcia tych oczu. Mieli uszy, ale nadal potrzebowali jeszcze większego otwarcia tych uszu. Coś brakowało w ich życiu. Nie widzieli tego bogactwa chwały, jakie było w Chrystusie. Nie wiedzieli do końca, jakie jest to nadzwyczajna moc Boża, która może w nich działać. Nie pojmowali tych rzeczy, mimo że już byli wierzącymi. I Paweł nadal się o nich o to modlił, żeby tego doświadczyć. Czyż i my nie potrzebujemy o to się modlić? Czy już my faktycznie pojmujemy i wiemy, jaka jest nasza nadzieja, do której nas powołał, jakie bogactwo chwały jest naszym udziałem, jak nadzwyczajna jest wielkość mocy Jego wobec nas? Czy to faktycznie pojmujemy, czy tak kroczymy przez ten świat w tej ciągłej świadomości i wierze tego, czy raczej potrzebujemy się o to modlić, żeby to dostrzec lepiej, zobaczyć, żeby faktycznie, kiedy przychodzą te różne wyzwania życiowe, kiedy przychodzą te niepokoje, te jakieś pokusy, żebyśmy mogli stanąć w wierze i rzeczywiście widzieć te duchowe prawdy i powiedzieć, to śmieci, to odnieść zwycięstwo w Chrystusie. W innych miejscach apostoł Paweł również modlił się o wierzących, aby te różne aspekty Bożej natury były im objawione. I my podobnie, bracia, siostry, mamy prosić Boga, aby otwierał nasze oczy, abyśmy oglądali cudowność Jego prawa. Kolejna rzecz, na którą chciałbym szybko zwrócić uwagę, to jakie ma być to oglądanie, o którym psalmista mówi. Użyte tam w oryginale słowo oznacza wpatrywać się, badać, rozważać. To słowo nie jest takim przelotnym spojrzeniem, ale opisuje właśnie coś, co wymaga uwagi, skoncentrowania. To jest to samo słowo, którym Bóg wyprowadził Abrahama, czy wtedy jeszcze Abrama, na dwór i rzekł do niego: spójrz ku niebu i policz gwiazdy, jeśli możesz je policzyć. Wiecie, to nie da tak się policzyć gwiazdy. Próbowaliście jakieś liczyć gwiazdy? Jak człowiek patrzy, to coraz więcej ich tam widzi. Im dłużej się wpatruje, coraz więcej tych gwiazd się robi na niebie. I Bóg mówi: spójrz, mówi, spójrz w niebo i policz gwiazdy, jeśli możesz. No to Abraham tam musiał... O! Nie wiem, jak szybko dał sobie spokój z liczeniem, ale o takie patrzenie chodzi, żeby się w tam wpatrywać i jeden, dwa, trzy, cztery. I już masz dosyć, bo jeszcze widzisz, ile tam ci zostało do liczenia. Bóg pragnie otworzyć nasze duchowe oczy, abyśmy mogli z tą świętą bojaźnią i cierpliwą uwagą patrzeć w Boże Słowo, w święte Boże zasady, w święte Boże prawdy. I jak psalmista mówi, abym oglądał, abym widział właśnie, wpatrywał się w cudowność Twojego prawa. I na koniec zastanówmy się jeszcze nad tą cudownością.
cudowność. Dzisiaj używamy tego słowa jako synonimu czegoś wspaniałego, jakiegoś piękna, czegoś, co sprawia nam przyjemność. Mówimy, jaka cudowna pogoda, albo to był taki cudowny wieczór, albo ona ma taki cudowny uśmiech. Czyli to słowo cudowny dzisiaj funkcjonuje w takim znaczeniu po prostu piękny, uroczy, przyjemny. Natomiast biblijnie to słowo ma zupełnie inne znaczenie. Opisuje dzieła i cechy, które są jedynie domeną Boga. Bardzo ważne, abyśmy czytając i modląc się, aby Bóg otworzył nasze oczy, abyśmy widzieli cudowność Jego prawa, to nie mówili wspaniałość, nie mówili piękność i coś takiego, ale żebyśmy widzieli to, co jest domeną samego Boga. W Psalmie 72, w wierszu 18, takie słowa znajdujemy. Błogosławiony niech będzie Pan, Jahwe, Bóg Izraela, który sam jeden czyni cuda. Tylko Bóg czyni prawdziwe cuda. Owszem, jest Słowo Boże mówi o rzekomych cudach, o rzeczach, które wyglądają jak cuda, które dla nas mogą wyglądać jak cuda, ale to nie są cuda, to Bóg tego nie czyni. To czyni ktoś inny, iż Biblia tego nie nazywa nawet cudem. Nawet jeśli ktoś, nie wiem, urośnie mu noga, której nie miał, albo zmartwychwstanie, albo cokolwiek, jeśli tego Bóg nie czyni, jest to jakąś inną mocą dokonane, to Pismo mówi, że to są rzekome cuda. Pismo mówi, że w czasach ostatnich będą ludzie, którzy nawet z ogień z nieba będą w stanie ściągnąć, a jednak jest to nazywane rzekomym cudem, nieprawdziwym cudem, dlatego że tylko Bóg jeden czyni cuda. On jeden, to jest tylko Jego domena. W Psalmie 86 i wierszu 10 czytamy, boś Ty wielki i czynisz cuda. Ty jedynie jesteś Bogiem. A więc tylko Bóg może czynić cuda. Dlatego kiedy prosimy o objawienie nam cudowności Bożego prawa, prosimy o to, aby Bóg objawił nam tylko to, co On czyni. To, co jest Jego dziełem. I każde cudowne dzieło Boga jest jakąś manifestacją cudowności Bożego charakteru. Kiedy nasze oczy są otwarte na cudowność Bożego prawa, to przez nie zostaje nam objawiona wspaniałość i wielkość naszego Boga, który to prawo ustanowił. W Psalmie 119 i wierszu 27 psalmista modli się, spraw, bym zrozumiał drogi wskazane przez postanowienia Twoje, a będę rozmyślał o Twoich cudach. Będę rozmyślał o Twoich cudach. Spraw, bym zrozumiał drogi wskazane przez postanowienia Twoje. Boże postanowienia, psalmista tutaj porównuje do cudów. Dlatego, że jest to dzieło Boga. W tym samym psalmie 119 i 129 wierszu mówi, cudowne są świadectwa Twoje. To wszystko, co o Bogu jest zaświadczone, jest cudowne. Ma charakter tej cudowności, czegoś nadprzyrodzonego, nadnaturalnego, co jest domeną Boga. Dlatego psalmista dalej mówi, dlatego ich strzeże moja dusza, tych świadectw o Tobie, bo one są cudowne. Źródłem objawienia cudownych rzeczy nie jest nasza wyobraźnia, nie jest nasze jakieś emocjonalne doświadczenie, nie są nasze ludzkie wysiłki, ale cudowne rzeczy pochodzą z Bożego Słowa, który sam siebie w nim objawia. Dlatego psalmista mówi, otwórz moje oczy, abym widział cudowność prawa Twego. Kilka prostych takich przykładów jeszcze, żeby to zilustrować. Weźmy historię stworzenia. Moglibyśmy powiedzieć, to cudowna historia. Bóg powiedział słowa i powstało wszystko, co powstało. Niesamowite, cudowne. Ale patrząc głębiej w to słowo,
Widzimy, że cudowność stworzenia wynika z tego, jakim jest Bóg, jaką Bóg ma moc, że mówi słowo i to, czego nie ma, powstaje. To jest cudowne, że mamy takiego Boga, który ma taką moc, aby wypowiedzieć słowo i cokolwiek powie, staje się. Kiedy modlimy się do Boga, kiedy prosimy Go o różne rzeczy, czasami modlimy się z taką słabą wiarą. Czy Bóg może to uczynić? Pan Jezus kiedyś zapytał, czy jest cokolwiek niemożliwego dla Boga? My jako ludzie czasami tak myślimy. To jest naprawdę wielka sprawa, to jest wielki problem. To jest naprawdę czas cudu. Ale mówiąc to nawet nieraz tak, mówimy to tak, jakby to było niemożliwe po prostu. By cuda się nie zdarzały. Jakbyśmy nie mieli Boga cudów. Bóg powołał ten świat do istnienia swym słowem. Czytamy, że pewnego dnia wypowie słowo i ten świat przestanie istnieć w tej formie, w jakiej istnieje. I Bóg słowem swoim uczyni nowe niebo i nową ziemię. To, co uczynił na początku, było cudowne, wspaniałe, że uczynił ten świat. Ale wiecie, możemy patrzeć na to wstecz, możemy nauczyć się nawet dni stworzenia, który, po którym i co zostało stworzone, i to może się nam do czegoś przydać. Ale jeśli nie zobaczymy w tym cudownego Boga i mocy Boga i wszechmocy naszego Boga, to na co nam się to przyda? To powinno nas prowadzić do drżenia przed Bożym Słowem, kiedy oglądamy w Nim naszego Boga. Potem Bóg zsyła potop na ziemię. I to niesamowite, że Bóg był w stanie pokryć całą ziemię wodą. Że wszystko zginęło, wszystko, co stworzył, zginęło. To niesamowite, to cud, że coś takiego się stało na ziemi. Ale co jest jeszcze bardziej cudownego, jeszcze bardziej niezwykłego w tym wszystkim, to to, że Bóg objawił w tym swoją świętość. Objawił swoją surowość. Objawił swój gniew przeciwko grzechowi. Objawił swoją naturę, która powiedziała, nie będę tolerował takiego zła na ziemi. I to powinno nas doprowadzić do drżenia, że z takim Bogiem mamy do czynienia, który nie będzie tolerował grzechu, który nie jest, jak niektórzy mówią, tylko Bogiem miłosierdzia i Bogiem łaski, miłości, ale jest Bogiem łaski i miłosierdzia, ale jest Bogiem gniewu. I tak jak zniszczył cały ówczesny świat, z wyjątkiem tych ośmiu, którzy byli w arce, tak samo nie zawaha się wrzucić ogromnej liczby ludzi do jeziora ognistego. To nie są czcze pogróżki. Nasz Bóg jest świętym Bogiem. I w tym sądzie nad ziemią objawił się jako Bóg sądu. I możemy Go oglądać w Jego świętości, w Jego sprawiedliwości, w Jego stosunku do grzechu. Ale kiedy minął potop, Bóg stworzył tęczę. I to było cudowne, że Bóg dał tęczę. I do dzisiaj możemy oglądać to zjawisko. Nawet możemy je sami stworzyć, wydaje nam się. To jest to takie trudne. Możemy je sfabrykować, tęczę. Ale jest ona dziełem Boga. Bóg tak sprawił, że te fizyczne rzeczy tak działają, że my możemy nawet ją wyprodukować. Ale ta tęcza była jakby świadectwem, że właśnie Bóg nie jest tylko Bogiem sądu, nie jest tylko Bogiem gniewu, ale jest też Bogiem łaski i miłosierdzia. I stwarzając tą tęczę, powiedział, już więcej nigdy czegoś takiego nie uczynię. A więc dał człowiekowi nadzieję, dał człowiekowi ufność. Tak, okazał się Bogiem sądu, okazał się Bogiem gniewu, ale zaraz też okazał się Bogiem miłosierdzia i łaski i zbawienia. I tak naprawdę każdy fragment Słowa Bożego, każda historia, każda przypowieść, każda rzecz, jeśli tylko Bóg da nam oczy, żeby widzieć, pozwala nam widzieć więcej niż tylko to, co jest na powierzchni. Pozwala nam dostrzec Boga, który się w tym objawia. I tak naprawdę o to, bracia, chodzi. Tak, to jest sedno sprawy, to jest sedno tego słowa. Jeśli w tym słowie nie zobaczymy samego Boga i nie spotkamy się z Bogiem, coś skorzystamy, ale bardzo niewiele. Natomiast jeśli zobaczymy Boga, jeśli nasze oczy będą otwarte na cudowność Bożego prawa, na to, że za tym kryje się cudowny Bóg, wtedy nasze życie będzie ulegało przemianie.
Dlatego, że wtedy z chwały w chwałę będziemy doświadczać tej przemiany na Jego obraz. Bóg powiedział, nie będziesz składał fałszywego świadectwa. Innymi słowy, nie będziesz kłamał. Co nam to mówi o Bogu? Bóg jest prawdą. W Nim nie ma żadnego kłamstwa. Bóg mówi, nie będziesz kradł. Nie będziesz kradł. Co to nam mówi o Bogu? Że Bóg nas zaopatruje? Że troszczy się o nas? Że Bóg jest sprawiedliwy? Że Bogu nie jest miłe, kiedy jeden człowiek ograbia drugiego? W każdej, tak naprawdę każda jedna rzecz, jaką popatrzymy w Słowie Bożym, w taki czy w inny sposób, wskazuje nam na Boga, na Jego charakter. Jest Jego objawieniem. Pan Jezus powiedział, szukacie, badacie Pisma, sądząc, że w nich macie życie. A one wszystkie świadczą o mnie. I to o to chodzi, żebyśmy Jego w tym zobaczyli, żebyśmy Jego w tym doświadczyli, bracia, siostry. Jeśli w ten sposób będziemy czytać Boże Słowo, jeśli w ten sposób będziemy szukać Boga w Jego Słowie, to Słowo przyniesie nam życie. To Słowo przyniesie nam przemianę. Jeśli zadowalamy się tylko takim powierzchownym czytaniem, zdobywaniem kolejnych faktów, kolejnych informacji, nic dziwnego, że to Słowo nie działa w naszym życiu. Nic dziwnego, że to Słowo może nam się znudzić czasem nawet. Dlatego, że to nie o to chodzi. Ono nie po to zostało dane. Ono nam zostało dane, abyśmy obcowali z naszym Bogiem. Abyśmy poznawali i doświadczali Boga przez to Słowo. I to Słowo będzie dokonywało w nas zmiany. I to nie tylko jakiejś takiej drobnej zmiany. Wiecie, to taką drobną zmianę to psychologia może dokonać. Wiedza może dokonać jakiejś pewnej przemiany w naszym życiu. Emocje mogą spowodować jakąś przemianę. Ideologie mogą spowodować przemianę ludzi. Ale tą przemianę, którą Bóg dokonuje w nas, to jest przemiana głębokości naszych serc. To słowo czytamy ma moc odkryć zamysły nawet naszych serc. Jest w stanie odkryć nasze myśli, najtajniejsze głębie naszego ludzkiego jestestwa i przemienić je, abyśmy myśleli tak, jak Bóg myśli. Pragnęli tak, jak Bóg myśli. Abyśmy chodzili po tej ziemi, jak Jezus chce, żebyśmy chodzili, jak On sam chodził. To Słowo ma moc uzdolnić nas do tego. Bracia i siostry, jak czytaliśmy na samym początku, to Słowo jest nam dane, aby człowiek Boży był doskonały. Do wszelkiego dobrego dzieła przygotowane. Wierzycie w to, że mamy tutaj wszystko, co jest potrzebne, żebyśmy byli doskonali? Do wszelkiego dobrego dzieła przygotowani? Jeśli tylko mamy oczy, żeby to widzieć. Jeśli tylko wpatrujemy się i widzimy cudowności. Wtedy tak. Jeśli tylko widzimy litery, jeśli widzimy tylko historię, jeśli widzimy tylko przykazania, widzimy przypowieści, widzimy kwestie, których w ogóle nie rozumiemy, to nie syci nas, to nie jest chleb, który karmi nasze dusze. Jeśli natomiast będziemy mieli oczy, które widzą, to nasze charaktery będą zmieniane, nasze motywy będą zmieniane, nasze pragnienia będą zmieniane. I bracia i siostry, o to się módlmy. O to prośmy Boga, żeby nauczył nas na nowo drżeć przed Jego Słowem. Żeby objawiał nam siebie w swoim Słowie w taki sposób, abyśmy jeszcze bardziej drżeli. I abyśmy kochali Go bardziej. Abyśmy podziwiali Go bardziej. Abyśmy służyli Mu lepiej i stawali się coraz bardziej i bardziej do Niego podobni. Powstańmy do modlitwy, proszę. Ojcze, przychodzimy do Ciebie w imieniu naszego Pana Jezusa Chrystusa, przez którego jedynie możemy przystąpić do Ciebie, w którym jest nasze zbawienie, w którym jest nasze oświecenie. Proszę, Panie, o tych z nas, których oczy są nadal zamknięte, którzy nadal są w ciemności. Proszę, zmiłuj się nad nimi, tak jak zmiłowałeś się nad ślepym Bartymeuszem, tak jak zmiłowałeś się nad tymi ślepymi przy drodze, którzy wołali, Synu Dawidowy, zmiłuj się nad nami. Panie, zmiłuj się i otwórz ich oczy,
Proszę o nasze dzieci, które nie znają Ciebie. Proszę o naszych krewnych, naszych bliskich, naszych sąsiadów. Panie, ludzi wokół nas, którzy mają jakąś formę religijności, ale jak sami przyznają, to jest im obce, to nie działa w ich życiu. Zmiłuj się nad nimi, Panie. Daj im oczy, aby zobaczyli prawdziwy sens Twojego przyjścia, Twojej śmierci, Twojego krzyża, na którym umarłeś dla ich zbawienia. Objaw im ich grzeszność i daj łaskę, by przyszli z nią do Ciebie, szukając Twojego przebaczenia, Twojego zbawienia. Prosimy. Panie, każdy z nas potrzebuje codziennego otworzenia naszych oczu, otworzenia naszych uszu, ożywienia Twego słowa, aby nasze czytanie, nasze rozważanie nie było suche, nie było jałowe, nie było bezużyteczne, ale by przynosiło nam prawdziwie życie. Było jak ta manna, którą dawałeś swemu ludowi na pustyni przez tyle lat, karmiąc ich. Panie, daj, byśmy jak psalmista umieli rozkoszować się Twym słowem i znajdować je słodkim, jak miód, cennym jak perły i klejnoty. Otwórz nasze oczy, Panie, abyśmy widzieli cudowność Twego słowa, abyśmy przez to słowo widzieli Ciebie samego, Panie, który czynisz jedynie cuda. Prosimy, Ojcze, prosimy, daj nam, by nasza społeczność z Tobą w Twym słowie była żywa, przemieniająca nas, przynosząca nam życie, obfitość Twoją, bogactwo Twoje, byśmy stawali się coraz bardziej do Ciebie podobni, coraz lepiej Tobie służyli, coraz bardziej Ciebie kochali, kochali ludzi wokół nas Twoją miłością. Prosimy, prosimy, Panie, otwórz nasze oczy, abyśmy oglądali cudowność prawa Twego. Prosimy w imieniu Pana Jezusa Chrystusa. Amen.